Jest pan przewodniczący właśnie po dyżurze w jaki kafe? Wydawać by się mogło, że dzień powszedni, godzina taka, kiedy ludzie jeszcze w zasadzie pracują, a widziałam kolejkę po prostu. Z jakimi sprawami ludzie przychodzą? Czasami jestem zaskoczony, dlatego że wielokrotnie umawiamy się na dyżury w różnych miejscach telefonicznie przez Biuro Obsługi Rady Miasta. Natomiast tutaj, kiedy ta inicjatywa została powołana, ja dzisiaj właściwie przez całą godzinę miałem osoby i powiem uczciwie, że nie spodziewałem się tak trudnych tematów dotykających mieszkańców, ale też jednocześnie, to co chcę zaznaczyć bardzo mocno, miałem spotkania z kilkoma urzędnikami miasta, którzy przyszli, żeby poinformować o nieprawidłowościach w instytucjach. I to jest dla mnie najbardziej zaskakujące, dlatego że ci ludzie nie mają odwagi przyjść w inne miejsce. Widocznie miejsce, jakim było Biuro Obsługi Rady, nie jest miejscem przyjaznym dla nich. Natomiast tutaj dzisiaj przyszły osoby, które wskazywały, nie będę mówił o tych instytucjach, bo nie o to chodzi, ale zostały sporządzone krótkie notatki i z pewnością czekały mnie kolejne spotkania. Ten obraz, który wyłania się po tych spotkaniach i po informacjach, które otrzymałem, nie jest obrazem wesołym dla Warszawy, bo to jest obraz miasta, w którym dzieją się rzeczy, które są zdecydowanie na granicy łamania prawa albo są przekroczeniem. Dlatego też liczę, że te moje dyżury, ja prosiłem o to, żebym mógł mieć je stale we wtorki od 17 do 18, żeby to się rozwijało dalej, dlatego że widzę, że ludzie nabierają odwagi, żeby mówić. Ale myślę, że nabierają tej odwagi dlatego, że pan minister Patryk Jaki, który jest naszym kandydatem na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, mówi o nowym otwarciu, o nowej rzeczywistości, mówi z ogromnym dynamizmem, ale też jednocześnie zaprasza ludzi bardzo szeroko do tego, aby brali udział w tej dyskusji na temat miasta. I częścią tej dyskusji dzisiaj były te spotkania. Ja mam nadzieję, że żadna z tych osób, która tu dzisiaj przyszła, nie odejdzie bez informacji zwrotnej, mamy kontakt do siebie. I to dopiero początek, to pierwszy dyżur. Mówi się o ośmiornicy, która jednak przez te 12 lat Warszawę oplotła i mówi się o tym, że Patryk Jaki, będąc w poprzek tych układów już od kilku lat, ma niewielkie szanse właśnie ze względu na to, że ratuszowi udało się wytworzyć taką naprawdę pokaźną, potężną grupę osób, które wraz z rodzinami stanowią żelazny elektorat. Jest tak trochę w świadomości pana przewodniczącego? Ci ludzie dokładnie o tym mówią. Te spotkania mówiły o tym, że te relacje są tak głęboko zapętlone, że oni obawiali się nawet tego, żeby pewnych informacji poszukiwać w internecie, będąc w pracy, nawet po godzinach, dlatego że są sprawdzane ich wejścia na strony internetowe, kiedy są na miejscu, ewentualnie zostają po pracy albo w chwili wolnej, kiedy mają moment jakiejś przerwy. To przyjście do Pałacu Kultury na dyżur? Nie, nie są w stanie, bo są od razu identyfikowani. Aha. Więc powiem szczerze, że jestem może zaskoczony w takiej formule, ale jestem też przestraszony tym, że to tak funkcjonuje, bo jeżeli jest to jakakolwiek grupa przestępcza, o której wspominała pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, ta grupa jest bardzo głęboko, ale jeżeli istnieje w różnych poszczególnych instytucjach, nie tylko w ratuszu, tylko również w spółkach i w różnych innych miejscach, to świadczy o tym, jak głęboki jest sprzeciw tej grupy przeciwko temu, co my mówimy. To jest naprawdę tak, że ten uczciwy samorząd, tak jak uczciwa i ambitna Warszawa jest niezbędna, jest dla ludzi nadzieją i to otwieranie się tych osób dla mnie jest przykładem, że ludzie są gotowi, chcą mówić i chcą tej zmiany. I to są ludzie, którzy pracują w tych spółkach, czyli już nie są w stanie unieść tego ciężaru. To bardzo mocny przekaz i mam świadomość tego, że czekam na kolejne spotkania, bo się umówiliśmy na przesłanie pewnych dokumentów, na potwierdzenie, ale nie wygląda to wesoło. Są to ludzie, którzy zostali postawieni w sytuacji wręcz takiej, że to przymuszeni niektórzy do odejścia z pracy, niektórzy oskarżyli swoich pracodawców o mobbing, są poddani w tej chwili w takiej wirówce w pracy. Mówią o tym, że to są rzeczy, których się nie spodziewali, bo pracują po kilkanaście lat w tych instytucjach.